Hans-Jörg Hallmann i jego słynna linia Romario. Późną jesienią 2021 roku udaliśmy się do Niemiec, by odwiedzić wspaniałego hodowcę gołębi pocztowych. Jego nazwisko stało się sławne na cały świat dzięki wspaniałemu ptakowi o imieniu Romario. Tam, gdzie są świetne gołębie, tam także jest Stanisław Rycombel ze stacji hodowlanej Europa. Śledzi on na bieżąco, co dzieje się w sporcie gołębiarskim i sprowadza do swojej stacji hodowlanej najlepsze gołębie z całej Europy. Hans-Jörg Hallmann jest człowiekiem niezwykle skromnym, który nie szuka rozgłosu. Nie znajdziemy o nim żadnej informacji w internecie i jest bardzo niechętny na wszelkie wizyty ludzi chcących kupić u niego gołębie. Jego hodowla jest bardzo mała. Na niewielkim gołębniku znajduje się tylko 18 par hodowlanych i kilkadziesiąt młodych ptaków. Ta wspaniała historia gołębi Romario miała swoje korzenie u Ada Charlesa Kensa, u którego Hans-Jörg Hallmann zakupił kilkukrotnie jajka z najlepszych par rozpłodowych w latach 2004 i 2005. Hans-Jörg Hallmann od samego początku zaczął lotować gołębiami, które wykluły się z tych jajek. Samiec o imieniu Remus i samiczka 209 z 2005 roku latały wyśmienicie w lotach i w 2006 roku zostały razem sparowane, w wyniku czego wydały na świat małego niebieskiego samczyka o numerze 03801-06338, którego nazwano Romario. Romario w lotach spisywał się również wyśmienicie, ale z uwagi na duże problemy z jastrzębiami, lotowanie gołębiami stało się niemożliwe. Pan Hallmann zaprzestał wypuszczanie gołębi z gołębnika i zrezygnował z lotów konkursowych. By jednak dalej cieszyć się tym sportem, zaczął uczestniczyć w lotach ze wspólnych gołębników. Z perspektywy czasu widzimy, że był to strzał w dziesiątkę, ponieważ Romario i jego potomstwo odniosło niesamowite sukcesy w tychże lotach ze wspólnych gołębników na całym świecie. Takie ptaki jak Corina, Thomas, Lena i wiele, wiele innych święciły triumfy na wielu wspólnych gołębnikach. Zresztą o tej niesamowitej hodowli opowie nam sam Hans-Jörg Hallmann. Nazywam się Jörg Hallmann. Miałem to duże szczęście przed kilkoma laty zakupić jajka u znakomitego międzynarodowego hodowcy Ada Charlesa Kensa. Udało mi się kupić parkę, która w międzyczasie stała się historią. To był mój Remus, który się wykluł z tych jaj z pasującą do niego samicą. I chyba najbardziej znanym gołębiem z tej pary to był Romario. Ten Romario sądzę, że osiągnął już sławę światową i dał się poznać na całym świecie. Zdobywał nagrody w Australii, RPA w Million Dollars Race, latał w Victoria Falls, jego potomkowie dwa razy zdobyli pierwsze nagrody w Algarve Golden Race, dwukrotnie raz za razem w 2018 i 2019 roku. Matki tych dwóch gołębi, które zdobyły pierwsze nagrody, to były córki Romario. Sam w regionalnym związku brał udział i został drugim najlepszym roczniakiem, co mnie zmotywowało do tego, by już po jednym roku wstawić go do rozpłodu. Była to dobra decyzja, bo jego dzieci latały ponadprzeciętnie, ale też dawały znakomite potomstwo. Teraz w rękach trzymamy syna 233, zwanego Romero. Syn 233 to syn Romario, jeden z najlepszych potomków Romario. To jest ten. Romario posiada jeszcze brata przyrodniego, również pochodzącego od Remusa. To ostatnie dziecko Remusa, które mam w posiadaniu. Mam właśnie w ręku syna tego brata Romario, 142, a z tego 287 brata Romario. Z syna tego 287 w tym roku pochodzi brat tego ptaka, którego trzymam w ręku, który wylatał pierwsze miejsce na wspólnym gołębniku w Zagrzebiu w Chorwacji. Z siostry tego brata, więc jego cioci, pochodzi ptak, który wygrał pierwszy konkurs w Derbach, Tolterburg. A z kolei od brata tego ptaka pochodzi ptak, który wygrał czwarty konkurs w tychże Derbach.
Jest to bardzo wymagający lot, w którym zdobyłem pierwszy i czwarty konkurs i to były te topowe osiągnięcia w tym roku. Również w Mira osiągnął bardzo dobre wyniki, zajął 17 miejsce. Z 6 moich gołębi 3 były wśród 80 najlepszych. Miałem za sobą tylko 6 gołębi, co też było bardzo trudnym finałem. W tym sezonie po raz kolejny byłem bardzo zadowolony. Poprzedni sezon też był zadowalający. Choć nie zdobyłem pierwszego konkursu, ale sporo miejsc w pierwszych dziesiątkach. To by było wszystko, jeżeli chodzi o ostatnie sezony. Zna się tę linię gołębi chociażby już od byłego mistrza FCI, Simona Wolfa ze Szwajcarii, który te gołębie z linii Romario uznał za najlepszą rodzinę One Loft Race. Swego czasu był mistrzem FCI, bodajże przed 2 laty. Ma też wiele gołębi z tej linii i lata na wspólnych gołębnikach z wielkimi sukcesami. Und der hat mehrere Tauben auch aus dieser Linie und spielt damit auf One-Off Races ganz hervorragend. Jeszcze w nawiązaniu do tutaj, jak jestem u pana Halmana, jesteśmy w gołębniku i chciałbym powiedzieć, że to jest jedyny gołębi, który pan Halman posiada i tylko tyle gołębi ma 18 par, nic więcej i na tym po prostu bazuje, no i leci po prostu na tych wspólnych gołębnikach. Minął ponad rok od naszej wizyty u pana Halmana i w środku srogiej zimy odwiedzamy stację hodowlaną Europa, by dowiedzieć się coś więcej o zakupionych gołębiach u Hansa Jorgena Halmana. Jak to już wspominaliśmy, Stanisław Rycombel i Paweł Lech na bieżąco śledzą, co dzieje się w sporcie gołębiarskim w całej Europie i starają się w miarę możliwości kupować gołębie z najwyższej półki, z hodowli, które odnoszą znaczące sukcesy w lotach. Nie zawsze jednak zakup dobrych gołębi jest prosty i tak w przypadku Jorgena Halmana czy też braci Leidemann trzeba było nie lada zachodu, by zgodzili się sprzedać chociażby kilka ptaków. Właściciele stacji hodowlanej Europa pokażą nam teraz zakupione ptaki i z perspektywy czasu opowiedzą nam, czy zakup tych ptaków okazał się sukcesem. Chciałbym tu, jak to przystało na centrum hodowlane, no już mamy drugi rok te gołąbki, od pana Jorgena Halmana z linii Romario, no ale jeszcze nigdy ich nie przedstawiłem nikomu. W ogóle no, nie było czasu filmu nakręcić na ten temat, więc jakoś się zmobilizowaliśmy tutaj ze szwagrem w tym roku, no i zaprosiliśmy pana Rafała, Studio Tornado, żebyśmy coś tutaj powiedzieli na temat tych gołębi, co tu mamy u nas w hodowli. To są gołębie typowo praktycznie pod wspólne gołębniki, bo pan Jörg Halman leci tylko na wspólnych gołębnikach. U siebie tam nie lotuje w ogóle w RV, także uważam, że materiał jest dobry. Aczkolwiek chciałbym tu na przykład, tej szwagier ma gołąbka samiczkę 225, gdzie zakupiłem ją na aukcji i nie żałuję, bo już 12 asem była na pamąk, także widać, że te gołębie się coś pokazują. No i słychać u wielu hodowców w Polsce też, że na gołębnikach też tam wygrywały. Więc taką linię tu do naszej hodowli dołączyłem, żebyśmy tutaj mieli też w naszej linii. No i próbowali szczęścia na wspólnych gołębnikach. Zarówno i na lotach oddziałowych też wiem, że chodzą dobrze gołębie. Także chciałem jeszcze powiedzieć, że linia Romario wywodzi się z gołębi Ada Sherlakensa. No więc samo to nazwisko mówi, że jest to możliwe, żeby te gołębie były, coś pokazywały, bo u nas z Sherlakensa mamy bardzo dużo gołębi i rozhodowany mamy dobrze i jesteśmy zadowolone z wyników z tych gołębi w oddziale, jak i na wspólnych gołębnikach. To
To teraz pokrótce przedstawimy po kolei gołąbki. To jest samiczka o numerze 225. To była pierwsza samiczka z 20 roku, którą zakupiłem. I okazało się, że strzał w dziesiątkę, bo przekazuje piękne gołąbki, nam daje, że już na gołębnikach coś z tego widać. Chciałbym przedstawić następnego gołębia z linii Romario też. To jest gołąbek o numerze 154, którego nabyłem w 21 roku. Jest to gołąbek z wnuka Romario i po synie Remusa. Także jeden z Remus jest to gołąbek o numerze 287, syn, który jest podstawową linią też u pana Halmana. Tak jak jeszcze tam mówiłem, że to gołąbki są pod wspólny gołębnik typowo, chciałbym zaznaczyć też taką wiadomość, podać też tutaj, że w roku 2018-19 na Algarwie, w roku 18 był pierwszy gołąbek z finału, w roku 19 też był pierwszy z tej linii Romario od Jurgena Halmana. Więc no, widzimy, że te gołębie naprawdę dają z siebie wszystko na wspólnych gołębnikach i jest szansa coś ugrać tam takimi po prostu materiałem. Następnym gołąbkiem jest to gołąbek o numerze 142 z 21 roku. Jest to syn 287. No akurat mi się udało od pana Halmana uzyskać takiego gołąbka, którego mi w sumie mi go dał tutaj do rozpłodu. No i mam tego syna 287. To jest też jako podstawowy gołąb rozpłodowy u pana Halmana. No, centrum posiada syna też. On jest tutaj akurat parowrowany na Rambo z Van Dijka, także i Bulika. Także no, też jest super gołąbek, który zasilił naszą stację. No, też chcę zaznaczyć, że te gołębie wszystkie tutaj to są linia Remus i to one się wywodzą ze starej linii 191 Invincible od Sherlock Lackensa. Ta linia u nas jest, w Sherlockensach powtarza się w dużo gołębiach, także no, posiadamy to, no i to jest następny właśnie u nas gołąbek w rozpłodzie. Teraz mamy następnego gołąbka, który to jest numer 173 z 21 roku. Jest to gołąbek z linii Hurrikan, Domen 100. Gdzie u pana Jurgena Halmana, on ma tam z 12 roku takiego samczyka z numerem 55. Też to jest w podstawie po prostu rozpłodowej u pana Halmana. No i on jest na wnuczkę Romario, także Jansena, więc to jest następny gołąbek, który u nas tutaj zawitał do naszej stacji w rozpłód. No, w tym roku, znaczy w 2023, no, pójdą już gołębie do gołębnika lotowego i pójdzie dużo więcej na wspólne gołębniki. Też jest dość dużo sprzedanych tych gołąbków do hodowców, więc na pewno coś się tam pojawi gdzieś. To myślę, że jakąś wiadomość dostanę, to także będzie jakiś tam krótki filmik nakręcony, coś tam przedstawimy, jakie tam wyniki poszły po tych Halmanach w sezonie 2023. Następny gołąbek tutaj mamy o numerze 177, 21 rok. Jest to wnuczek Romario na wnuczka z linii Timo. To jest też podstawowy gołąb pana Ada Sherlockensa z tej linii Timo w rozpłodzie na siostrę Diamanta. No, także tu jest naprawdę składane dobre złożenie gołębi, gdzie z tego myślę, że będziemy mieli też jakieś sukcesy i
coś powinno się pokazać z takich gołębi jak te. To są, gdzie do tej pory właśnie z tej linii Timo, gdzie mam Sherlockensy, naprawdę super, super się pokazują u nas na gołębniku. Jak tam koledzy wiedzą, u mnie syn 006 jest właśnie parowany na linię Timo, więc jest to naprawdę no klasa gołębie są. Gołąbek o numerze 153 następny z 21 roku, jest to linia Romario Cindu na syna 287. No a linia Remus jest to półbrat dla Romario, także też tak chciałbym powiedzieć, żeby koledzy hodowcy wiedzieli, z czego to jest. No i tu jest też Jansen w tych gołębiach, Dirk van Dijk. To jest następny gołąbek, który u nas w hodowli zawitał i myślę, że będziemy wszyscy z tego zadowoleni. Następny gołąbek jest to o numerze 180 z 21 roku. Jest to ostatni nasz tutaj w hodowli z linii właśnie Romario. To jest wnuczek Romario. Sparowany był na linię od Ada Sherlockensa ze strony ojca. Ad Sherlockens jest to z linii Den Ad. No i też na właśnie Timo Diamant, nie? Także tutaj no to jest, samiczka jest córką Romario z 15 roku o numerze 247. No, co tu będę mówił, no koledzy hodowcy, którzy nabywają te gołębie, później ocenią sami. Co to za materiał jest i co on da, nie? Także no, tyle mogę powiedzieć. Do gołębi w głowy nie wejdziemy, nie możemy nic zagwarantować, ale próbować każdy musi, tak jak ja próbuję. No i wszyscy, większość hodowców, całe życie, dokąd lotują, próbują, żeby coś wygrać. Chciałbym zaprezentować kolejną grupę gołąbków. To są gołębie z linii od hodowcy z Holandii, od pana Leidemana, w sumie od braci Leideman. Tu mamy gołąbka z 21 roku. 174, 58, 56 numerek. Jest to z linii gołębi Van de Brande, jak i z gołębi Kraka 19. To krak jest 19 u braci Leideman. Jest to gołąb też podstawowy w ich gołębiach, tam linia bardzo rozwinięta. No i oczywiście z Olympic Nicole. To są gołębie, które są topowe u pana Leidemana, gdzie tymi gołębiami no, robią tam wyniki. No, to nie ma co ukrywać. Dużo hodowców może w Polsce nie zna tych gołębi, ale myślę, że je za niedługo poznają. Co niektórzy tutaj hodowcy też nabywają u nas, no myślę, że będą po prostu zadowoleni z tych gołębi. Następny gołąbek jest to gołąbek z 21 roku o numerze 17-52-381. Jest to z linii gołębi Leidemana Arturo Tila. No i tu, oczywiście tu jest też gołąbek właśnie ten Arturo, wywodzi się z Kraka 19, tak? Także to jest z tych gołębi. No i oczywiście Van de Brande, Gris, Elzarka. To są podstawowe gołębie, tak jak mówiłem, u pana Leidemana. Wyniki robią, pan Leideman tam, znaczy bracia Leideman, co roku tam praktycznie w Holandii wygrywają u siebie, więc gołąbki są godne polecenia, także no musimy próbować, o, w ten sposób. Następny gołąbek jest to z 21 roku 17-52-325. Jest to gołębie z linii 820.
był parowany na Wolfganga Repera z Gołębia Olimpijskiego. To jest 820, jest to też podstawowym gołębiem rozpłodowym. To jest wnuczek do, akurat u nas jest wnuczek do tego 820. Na linię gołębi Polanka. To jest właśnie tutaj Gustavo, Ewa. No a samiczka, matka jego jest to, nazywa się ten gołąbek Polanka. Więc następny super linii gołąbek, który uważam, że będziemy zadowoleni tutaj też, bo te gołąbki chodzą. No. Następny gołąbek, a chciałbym przedstawić, jest to gołąbek z 21 roku, 1752-337. Jest to z linii gołębi Justify, Alive i na linię gołębi Wolfganga Repera, to jest linia olimpijska z Antara. No tutaj o tym gołąbku już mogę coś powiedzieć, bo mieliśmy go parowanego na, były gołąbki na wspólnym gołębniku na Małopolsce. To był 31 z finału, był bardzo ciężki finał, gdzie było na noc było 40 gołębi. On był 31, no i uplasował się jako 13 as na MWG Małopolska. Także już tu jakiś sukces jest. To było akurat tylko z tego dane. On był parowany na linię 781 u nas Antona Rutenberga z tych gołąbków, co my mamy syna 781 o numerze 001. Więc jakiś obraz już zaczyna się rysować. Pierwszy rok dany na jeden gołąb, na po prostu gołębnik. No i wynik bardzo zadowalający, wręcz super wynik, bo to 31 z finału, 13 as. I już ostatni gołąbek tutaj z tej akurat gołębi Leidemana. Jest to gołąbek o numerze 21 rok, 159958. Szpaczek, jest to syn Miltona. Takiego gołąbka ma właśnie Leideman 888 końcówka na samiczkę z gołębi Hattrick, Gerd Helena. Także no super samczyk. No cóż więcej, no będziemy patrzyli, co się będzie działo w sezonie 2023 w połączeniach tych gołębi, próby. No myślę, że będą pomyślne. U nas, jak i u hodowców, coś tam powinno zadziałać. No i to na ten temat byłoby tyle, co chodzi o te gołąbki. Uważam, że na pewno będę zadowolony, bo już się coś pokazało z jednego gołębia, także z reszty myślę, że też. Na zakończenie chciałem jeszcze powiedzieć tutaj, że na przykład gołębie od pana Halmana, no jest to ciężko nabyć, tam gołębie jest tam kilkanaście par, nie wiem, z 18 par ma tylko w rozpłodzie. No gołębie są nam wyselekcjonowane, więc no, nabywając gołębie, przeważnie coś tam po tych gołębiach na pewno się pokaże u hodowców lecąc z nimi. Co chodzi o gołębie Leidemana, no wiadomo, ma, w tej chwili jest to, pokazują się gołębie, idą w świat, bo to aukcje PIPA non stop tam trzy razy w roku wstawia, ceny osiągają horrendalne. Dobre gołębie, żeby nabyć, to też trzeba tam wyłożyć pieniędzy dość. No, taką ciekawostką jest, że Wolfgang Repper też kupuje młode do lotu od Leidemanów. No tu no tyle, no cóż tutaj więcej mówi, no trzeba po prostu, przychodzi rok 2023, musimy znowuż próbować, mieć nadzieję, że coś się poleci, coś się wygra, coś się zdobędzie, jakiś tam tytuł, no
Tyle, no. Chciałbym podziękować wszystkim tutaj hodowcom, którzy odwiedzają stację, centrum hodowlane. Życzyć udanego nowego sezonu. My również życzymy wszystkim hodowcom wielu sukcesów lotowych i hodowlanych w nadchodzącym sezonie lotowym. Montaż i realizacja Studio Filmowe Tornado.